55 lat wystarczyło, by współczynnik rozwodów w Europie wzrósł dwukrotnie. Ma to związek z postępującą laicyzacją i ofensywą ideologii liberalno-lewicowych. Dane, które przedstawił Eurostat, są zatrważające i choć dotyczą związku cywilnoprawnego, a więc nie sakramentu małżeństwa, to i tak niepokój może wzbudzać ilość rozwodów, podczas gdy w 1964 roku stanowiły one 0,8 na 1000 osób, w 2019 roku ten współczynnik wynosił już 1,8. Najczęściej do rozwodów dochodzi na Łotwie, Litwie i w Luksemburgu. Od połowy lat 1960 mamy do czynienia z ciągiem, właściwie prawie w całej zachodniej Europie, z rządami socjalistów czy socjaldemokratów. Tak czy siak były to rządy lewicowe, a więc operujące lewicową ideologią. Mówi dr Jerzy Żurko. Dla rządów lewicowych kwestia nierozerwalności i trwałości rodziny nie jest ważna. Ideologia liberalno-lewicowa charakteryzuje się bowiem odejściem od odpowiedzialności, bez której rodzina nie jest w stanie funkcjonować. Znaleziono konkretny środek, by tej odpowiedzialności uniknąć, mówi dr Jacek Sokołowski. Było nią wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej. I to było znacznie bardziej rewolucyjne, niż nam się wydaje, ponieważ to był pierwszy raz w historii człowieka, kiedy seks został całkowicie uwolniony od konsekwencji, jaką jest prokreacja. Nastała wówczas tak zwana rewolucja seksualna, której założenia do dziś podsycane są przez kulturę masową. Mamy do czynienia z gigantyczną manipulacją medialną. I oczywiście dokłada się tutaj to, że ta medialna manipulacja ma charakter propagowania idei lewicowych. A ta propaganda idzie coraz dalej. Wmawia się, że tożsamość płciowa, poczucie roli danego człowieka zależy tylko od jego woli, podważając naturalne uwarunkowania. Budowanie rodziny w takich warunkach, mając tak ukształtowane poczucie wartości, jest wręcz niemożliwe. Stąd nie tylko rośnie liczba rozwodów, ale także spada ilość zawieranych małżeństw. Tu jednak mogą decydować także czynniki niezwiązane z narzucanymi nam ideologiami. Dzisiaj młodzież również oddala tą datę zawarcia małżeństwa, ponieważ pragnie pewnej stabilizacji, stabilnej pracy, wykształcenia, zarobków. I wtedy decydują się i na małżeństwo, i na dziecko. Mówi profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Krzysztof Czekaj. Faktem jest, że wpływ na decyzję o formalizacji związku mają także wyznawane wartości. Dla jednych to kwestia cywilnoprawna, ale dla nas, katolików, to sakrament. Skala rozpadu małżeństwa wśród świadomych katolików jest znikoma. Te obszary, w których te praktyki religijne są znacznie bardziej osadzone i są takie, bym powiedział, silne w tradycji obecne, to w tych obszarach dochodzi do mniejszej liczby rozwodów. Swoją opiekę tym, którzy zawierają bądź już zawarli związek małżeński, oferują duszpasterze. W 2018 roku Konferencja Episkopatu Polski przyjęła wytyczne pastoralne dla adhortacji Ojca Świętego Franciszka Amoris Laetitia, traktującej o miłości w rodzinie. Główne przesłanie przyjętych wytycznych to potrzeba służby małżeństwu i rodzinie. W duszpasterstwie narzeczonych trzeba pomóc młodym ludziom w odkryciu wartości i bogactwa małżeństwa. Trzeba przypomnieć o znaczeniu cnót, zwłaszcza czystości, która jest warunkiem autentycznego rozwoju oblubieńczej miłości. W czerwcu ubiegłego roku w życie weszły nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa. Jak napisano w dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski, kapłan winien mieć moralną pewność, że zawarte małżeństwo będzie ważne i godziwe.